rozumieć. Na naszą pamięć, szczególnie pamięć zbiorową, czyha mnóstwo niebezpieczeństw. Niebezpieczeństw politycznych, społecznych, światopoglądowych. Za każdym razem jesteśmy pewni, że to, co my uważamy za przeszłość, jest prawdą, jest faktem. Tak nie jest. Tutaj mamy obrazy do interpretowania i jeden jedyny fakt. Dzięki Instytutowi Yad Vashem w Jerozolimie, archiwum, pokazujemy Państwu świadectwa śmierci, które artystom wystawił Isaac Celnikier. Zobaczą tam Państwo podpis Isaaca Celnikiera, zobaczą tam Państwo jego charakter pisma, w którym w bardzo rygorystycznej formie tej ankiety, którą Yad Vashem przygotował, opowiada historię, znaczy jest świadkiem historii. Tam nie ma jakiejś opowieści zbyt dużej, to my tą opowieść musimy zbudować. A kiedy myślałem o tym, że to my budujemy opowieść, przypomniałem sobie, co napisał Dawid Shapiro w pamiętnikach. Shapiro, Dawid Shapiro w pamiętnikach. On, pisząc o białostockim getcie, już chyba o akcji likwidacyjnej, napisał, że w tej chwili nie pamiętam, albo o powstaniu, napisał, że tak, opisuje tę historię i pisze, takie są te historie i kiedy ktoś będzie mnie czytał za ileś tam lat, pomyśli, to są banialuki i fantazja, to jest nasza prawdziwa rzeczywistość. Ja sobie pomyślałem, że to jest mocniejsze niż się wydawało, że my musimy bardzo pilnować, żeby tworząc pamięć, naszą pamięć wspólnotową, nie opowiadać banialuków i fantazji. I to jest trochę przeciwko temu wystawa. Dziękuję bardzo pani dyrektor za to, że pozwoliła mnie, tak, zaraz porozmawiamy o prawdzie też, zapraszam do środka. Dziękuję bardzo pani dyrektor za to, że pozwoliła nam tutaj zrobić to po swojemu. Dziękuję Agnieszce Zawadowskiej, Żaklinie Sobiszewskiej za to, że włączyły się w ten proces, który tutaj powstawał. I bardzo serdecznie dziękuję ekipie, która realizowała. Dziękuję Piotrowi, dziękuję Zbyszkowi, dziękuję Grzesiowi, dziękuję Haremu. To niesamowite, jak stali się oni współtwórcami przez te ostatnie tygodnie tej wystawy. To była niesamowita przyjemność z wami wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chwileczkę. Powiedziała nam Elena o swojej książce, z tym, że ona by nie lubiła w języku angielskim, ale jest tu wielu też gości. W związku z tym myślę, że też będzie to dla nich interesujące. A tłumaczył będzie pan prezydent. Thank you to everybody. Dziękuję. That still the past is interesting for you and makes you co-authors of all our project. Dziękuję wam wszystkim za przybycie, zwłaszcza za to, że ciągle dla was przeszłość jest wartością, spowodowała to, że przyszliście tutaj dzisiaj. I understand Polish, but I cannot speak Polish. Ja rozumiem polski, ale nie mogę mówić, znaczy nie potrafię mówić po polsku. I want also to say that each book or each research is only beginning for somebody else. The book that I wrote maybe will be beginning for many different books when people will search and found this art that we cannot found. So my memory now is very short because I'm getting older and older, you know. Chciałem też powiedzieć, że tak praca i badania zawsze są początkiem czegoś nowego. Spotyka się nowych ludzi, dowiaduje się o nowych rzeczach. And I want to thank you, Joanna Tomajska. My starting point was Joanna. I came to Białystok and actually all first our first meeting was the beginning of my research. Chciałam bardzo serdecznie podziękować Joannie. Joanna była moim takim pierwszym punktem spotkania tutaj w Białymstoku i jest częścią tego projektu. I hope you will like the book because it's written as detective book. It's not written like the book on history. Mam nadzieję, że moja książka wam się spodoba. Jest to książka taka detektywistyczna.
Nie jest to książka napisana tak jak historyczna. But based on real facts. Ale oparta na prawdziwych faktach. And thank you for the designer of the book, David, that is not here, Marta, that helped a lot, and you all, of course, to you that are coming. Thank you. Bardzo dziękuję Marcie, bardzo dziękuję wszystkim. Hello from Israel, shalom. Wszystkim, którzy tu przyszli, i halo z Izraela, shalom. Zapraszam. Jest parter, gdzie są kopiści. Na górze jest moja nasza koleżanka Marta, która Państwa wprowadzi w swoją pracę dedykistyczną. Tak. Marta, to też zapraszamy wszystkich też na pierwsze piętro. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa. Przepraszam, że, ale zaraz go przeproszę, to dziękuję. Cześć. Na razie jeszcze nie podaramy. Ale to nie dzisiaj, to jest pewne. Robię dobrą, nie? Ja nie wiem, bo ja kawy nie piję, ale... Ale nie zaprzeczam, że tak jest. Jaki oryginalny wystrój. Thank you.
Poszukiwań. Też kiedyś to gdzieś miałem. Żywalewskiego, nie? Wielkie dzień. Ja nie ukrywam, że już znaczył sześć. Zaśmiłem albo znajomych, albo śmiech. A jak ja odwoziłem ostatnie prace, to muszę ci powiedzieć, że się powokałem. Cześć, Aniu. Cześć. Dziękuję. Kochani. No, posmakuj tutaj. Na górze masz. Zaraz się mam tutaj skrótny. Darek, a czy to jest jakiś zamysł, że ta szyba jak gdyby tak, lustro? To jest takie szkło weneckie. Tak. Aha, czyli co, kopiści, bo my się odbijamy jako widownia? No, coś no stylu, to, co czy... mówił, to co mówił Janusz. Ale to można wejść, rozumiem, że można wejść, tak, natomiast tak, to jest taka celowy zamysł. Dokładnie. Tam masz z kolei te tak. smutne rzeczy. No to widzisz, wszystko tak. przerobione. Nie no, w ogóle wrażenie niesamowite. Metamorfoza totalna. Klocek.
związek z cyrylicą, ponieważ między 1939 a 1940 mieliśmy tak zwanego okupację pierwszą sowiecką i tutaj była wprowadzona radziecka edukacja. Dwa radzieckie podręczniki z Leninem i Stalinem, proszę zobaczyć, ale tutaj obok książka religijna, prawda? Opowieści biblijne dla dzieci ilustrowane. Tutaj książka do matematyki. Proszę Państwa, ja tę wystawę nazwałam relikwie, bo po prostu uważam, że ci ludzie, którzy zostawili te rzeczy tutaj, z nadzieją, że kiedyś wrócą, to dla mnie ci ludzie są męczennikami, a relikwie to są właśnie pozostałości po męczennikach. Ci ludzie po prostu zginęli za wiarę, za to, że wyznawali inną wiarę niż ci, którzy ich zamordowali. Więc dla mnie to jest jednoznaczne. To dla mnie to są relikwie. Te obiekty założycielskie naszego muzeum w tej galerii kultury żydowskiej to są dla mnie relikwie. To są dla mnie absolutne świętości i chciałabym tą naszą kolekcję dalej rozwijać. Nie zdążyłam jeszcze podać konserwackich obiektów. Jak widzimy, one większość poza zdjęciami, poza ubrankami, one są w stanie zniszczonym. Ale po prostu chciałam to pokazać jak najszybciej, bo tak jakby na tych ludziach zgrodnie zostało popełnione dwa razy. Pierwszy raz, kiedy ich zostali zamordowani, a później, a druga wtedy, kiedy zostali zapomniani. Kiedy nie zostały spalone żadne, ale prawie żadne rzeczy. I w momencie, kiedy ja jakiekolwiek obiekty, nawet tak bardzo szczątkowe mam, to moim zdaniem, że tak powiem, nie pokazywanie ich dłużej, nie ujawnianie ich światu jest, każdy kolejny dzień, tydzień jest po prostu dla mnie takim grzechem zaniechania, grzechem wskazywania tych ludzi na podobne zapomnienie. Jest to dla mnie olbrzymia radość, olbrzymie wzruszenie, że mogę Państwu pokazać te pamiątki po zmarłych Białostoczanach, po naszych sąsiadach, po naszych przodkach. Czy się posługuje na cilisz? Niestety nie, ale mam pana się nauczyć, bo jak już mówiłam, nasza galeria kultury żydowskiej istnieje zaledwie od roku, więc my musimy, jeszcze jest przed nami bardzo wiele pracy. A przepraszam, jeszcze zapomniałam powiedzieć o tym. To, co tutaj jest na ścianach, to są resztki, dosłownie 6 zachowanych kasetonów. Z tej dolnej większej sali, która kiedyś była najprawdopodobniej tą właśnie salą biblioteczną, tym Beit Midraszem, ale po prostu my tak mało wiemy o tej synagodze, że my nawet nie wiemy dokładnie, kiedy ona została wybudowana i oddana do użytku. My to wiemy tylko ze źródeł mówionych, nie wiemy tego ze źródeł pisanych. Więc proszę sobie wyobrazić, do jakiego stopnia ta nasza żydowska przeszłość Białegostoku została zapomniana, że my nie wiemy, kiedy ten budynek został oddany do użytku. I nie dowiemy się, dopóki nie przetłumaczymy z języka jidysz przedwojennych gazet. Do tego są oczywiście potrzebne dużo pracy, duże nakłady siły środków. Ale jak najbardziej jest to w naszych planach naukowych. Więc tutaj jest przed nami 6 drewnianych takich płyt sufitowych, można to troszeczkę nazwać kasetonami. Ze starych zdjęć wynikałoby, że tu była przepiękna, jakiś kasetonowy strop w stylu renesansowego, nie wiem, Wawelskiego. A to tak naprawdę jest po prostu zwykła tania sklejka, która została bardzo ładnie po prostu pomalowana w szlachetne gatunki drewna. Ona była włożona w szachownicę na tym suficie, właśnie co druga to jest gwiazda Dawida, jest ozdobiona płyta gwiazdą Dawida, a co druga taką właśnie rozetą. Więcej nie ma. 6. Zachowało się dokładnie 6,5. Tutaj proszę zobaczyć, jak wyglądały, że taką jeszcze przed odczyszczeniem Państwa. Tutaj jest ta połówka. Także tutaj rzeczy związane z życiem codziennym. Rzeczy związane z życiem codziennym, sprawy dziecięce. A tutaj są książki. Książki związane z działalnością tego Beit Midraszu, czyli tej biblioteki. I z pomocą pani Ewy Wroczyńskiej, nie wiem, mam nadzieję, że pani Ewa Wroczyńska gdzieś tutaj jest. Jest. Czy ja mogę panią Wroczyńską tutaj poprosić do mnie? Pani jest na dole jeszcze. Dobrze, więc może później na dole to powtórzę. Dzięki ogromnej pomocy pani kustosz Ewy Wroczyńskiej, przez wiele lat kierownika Muzeum w Tykocinie, która ma naprawdę przeogromną wiedzę, której mimo, że w tej chwili jej nie widzę, chciałam jej po prostu naprawdę serdecznie podziękować, chciałam ją wszystkim zareklamować. Ona właśnie zna jidysz, zna hebrajski i dzięki jej pomocy można było te książki w jakikolwiek sposób zaklasyfikować, a niektóre nawet wydatować. Więc tutaj mamy modlitewniki i księgi Biblii hebrajskiej. Tutaj są bardzo, że tak powiem, im starsze, tym ciekawsze i zwłaszcza się cieszyliśmy, kiedy znaleźliśmy strony tytułowe jakichś takich właśnie ciekawych traktatów, na przykład
tutaj mamy bardzo, oczywiście to wszystko jest XIX wieku literatura. Te książki nie są tak nowe jak sam budynek, bo budynek powstał w jakimś 36-37. Natomiast tutaj do biblioteki tych budynków były znoszone wcześniejsze książki. To się darowywał, kupował i to były książki już używane, które się tutaj znalazły. I niektóre, ogromna większość z nich pochodzi z XIX wieku. I zdradzę Państwu tajemnicę i powiem później, która książka pochodzi jeszcze z XVIII. Tak. Więc tutaj mamy modlitewniki świąteczne, ponieważ były różne rodzaje modlitewników oczywiście. Ta literatura żydowska, religijna miała bardzo wiele rodzajów, była bardzo rozbudowana, o wiele bardziej rozbudowana niż powiedzmy ta literatura religijna katolicka, przynajmniej w tej takiej warstwie ogólnie wiernych, którzy ją użytkowali, prawda? Wszyscy Żydzi mieli obowiązek studiowania tych swoich książek religijnych, chrześcijanie niekoniecznie. Tak. Tutaj mamy dzieła talmudyczne, gdzie na przykład tutaj ta bardzo ładna pierwsza strona, to jest strona dotycząca prawa rozwodu żydowskiego. Tak. Tutaj mamy modlitewniki nad nicą. Przepraszam, tutaj mamy psalmy, tam mamy modlitewniki nad nicą codzienne. A tutaj mamy taki specjalny dział waria, takie rzeczy, które ja po prostu znam za najbardziej atrakcyjne naukowo, że tak powiem. O, dzień dobry. Chciałam Państwu przedstawić osobę może niewielkiego wzrostu, ale wielkiego ducha i wielkiej wiedzy. Właśnie pani Ewa Wroczyńska, kustosz Muzeum w Kocinie. Dziękuję. Były właśnie emerytowane z ogromną wiedzą, także dziękuję serdecznie i wszyscy po prostu brawa, że pani. Wielkim uznaniem, że wszystko to przygotowała i ułożyła i z wielkim poświęceniem to wszystko urządziła. Także bardzo, bardzo jestem po prostu zauroczona tą pracą. Powinniśmy klaskać. Tak. A pani Ewa nam pomaga absolutnie społecznie, po prostu poświęca nam swój wolny czas na emeryturze, przychodzi i tłumaczy. I to jest właśnie wspaniałe, jak można tak właśnie społecznie działać na rzecz właśnie tych ludzi, którzy zginęli. Tak. Na rzecz tych ludzi, służąc absolutnie społecznie, służąc ich pamięci. Tak, więc tutaj, może ja przejdę. Pani Ewa się na tym oczywiście zna o wiele lepiej. Ale to jest właśnie ta taka atrakcyjna przedziałka. Tutaj mamy na przykład traktat religijny z modlitewnikiem nad Nicą pokutne i wiemy na przykład, że jest on autorstwa Rubena Kachane z Pragi czeskiej, ale wydrukowany w 1872 roku w Warszawie. Tutaj mamy taką troszeczkę przedziwną ilustrację, pokazującą być może w jakimś złym świetle, ale trudno się dziwić, inkwizytora przed papieżem, czyli tak jak sobie Żydzi w XIX wieku wyobrażali inkwizytora i papieża. Tutaj mamy bardzo, bardzo pięknie wydaną, być może w Amsterdamie, bo tak by tutaj wynikało z części tych napisów, taką stronę tytułową modlitewnika na Wigilię Paschy, która oczywiście ma swoją żydowską nazwę, którą w tej chwili nie chcę się mączyć, że ja tak dobrze rozumiem. Leży się mówi, tak, noc czuwania. Tak, noc czuwania. I Sedra Haggada się nazywała ta cała książka. Amsterdam, podejrzewam, bardzo piękna typograficznie. Czwórka to jest zbiór codziennych tak jakby czytań z Pisma Świętego, ale takich czytanych w domu. Tutaj piątka to jest zbiór modlitw na zakończenie nauki Talmudu. Sama w swojej może nie wygląda tak pięknie, ale jest tutaj pieczątka białostockiego Beit Midrasz, ale nie naszego, czyli nie tego. I my niestety, ta pamięć tak nas przypadła, że my nie wiemy, gdzie był Beit Midrasz, jakiś duży, większy w Białymstoku przed wojną. My tego po prostu jako historycy nie wiemy. I mam nadzieję, że się w końcu dowiemy. Tutaj przepiękna rzecz, strona tytułowa czegoś, co się nazywa Cery Ulene, czyli tak jakby coś w rodzaju wypisu z Pisma Świętego specjalnie dla kobiet, które były mniej edukowane w tym zakresie. A tu jest coś niesamowitego. To jest nasza najstarsza rzecz. Po prostu cud. Cud i zachowana w całości z okładką. To jest w ogóle jedyna książka, która zachowała się w całości z okładką. Nie wiem, prawdopodobnie ukryta pod jakąś dużą po prostu warstwą popiołu. Nieduża. I to jest, proszę Państwa, zbiór wzorcowych modlitw pokutnych, wydany, uwaga, w Żółkwi w
1795. Dzisiaj Ukraina. Tak, czyli wtedy, kiedy nastąpił rozbiór Polski, to właśnie w tym czasie ta drobna książeczka została wydana. Nasz największy skandal. Biały Król. Biały Król, absolutnie. Tak. Tam dalej ósemka, ponieważ życie Żydów całej było regulowane prawami religijnymi. Więc tutaj mamy porządek uwalniania od złożonych ślubowań bądź też takich zobowiązań składanych publicznie w synagodze. Tutaj jak się od tego uwolnić? Cała książeczka poświęcona temu zagadnieniu oraz 9. Bardzo ładna strona tytułowa. Talmud, porządek szkoły. Czyli tak jakby co mówi Talmud, kiedy ktoś komuś wyrządzi jakąś szkodę, jak ją trzeba, że tak powiem, odkupić, jak ją trzeba wyrządzić. Sposób postępowania w takim przypadku. To nie jest wszystko, co żeśmy odnaleźli, ponieważ odnaleźliśmy kilka, oprócz tych najlepiej zachowanych, znaleźliśmy kilka takich stron pojedynczych, ponieważ to wszystko było przewracane i podejrzewane przez ludzi, którzy tam nie byli tym za bardzo zainteresowani i szukali cenniejszych rzeczy. Dlaczego tak późno? No bo tak jakby tutaj była główna siedziba Galerii imienia Sledzińskich i tutaj no, nie zajmowaliśmy się tymi rzeczami do... Nie zebrą? Znaczy, nie, bo na ten stref nikt nie zawiązał. On jest dostępny po drabinie, on jest w zasadzie niedostępny dla... Tam tylko techniczni pracownicy zaglądali. Trzeba mieć bardzo duży brak lęku wysokości, żeby tam wejść. Duży brak. Tak, duży brak lęku przed pająkami, przed szczurami, przed myszami, także... Tak. Bardzo, bardzo, bardzo trudny był do... I brak lęku przed brudem i przed roztoczami. Ale dobrze, że w końcu udało. Także proszę oglądać, jeżeli są jakieś pytania, ja na każde odpowiem. Jeżeli coś przed później, to również odpowiem. Dzień dobry, poznaję. Oj, ten stempel, zaraz. A, bo tylko my mamy albo tego Gimbum z Farim, albo towarzystwo naprawy książek. Jeszcze było takie towarzystwo, i oni zbierali pieniądze i zarazili. Tego strychu nawet z tej perspektywy nie za bardzo widać, więc jest taki symboliczny.